Witam serdecznie. Chciałam panu podziękować, panie Grzegorzu, za to, co pan robi dla nas, Polaków, za pana trud, poświęcenie, swój czas, jaki pan wkłada, po to, żeby nam pomagać. Również pragnę podziękować za pana wystąpienie podczas wczorajszego wysłuchania publicznego w Sejmie, za pana profesjonalizm, konkretną i rzeczową wypowiedź. Zwłaszcza za ostatnie zdanie, które padło z pana ust, że teraz mają pieniądze, ale przed Bogiem staną nadzy. Panie posłanki, panowie posłowie, jako fundacja wiemy, że pieniądz rządzi światem, ale przed Bogiem staniecie nadzy. Niech żyje wolna Polska. Dziękuję. Mam nadzieję, że te słowa poruszą sumienia rządzących i że zastanowią się nad swoim postępowaniem i na tym, jak. Kierują krajem i jakie podejmują decyzje. Chciałam Panu również podziękować za to, że Pan pomaga, że jest fundacja Nowe Spektrum, która udziela wsparcia nie tylko od strony wiedzy merytorycznej, ale również pomocy finansowej, która jest udzielana osobom które nie są za mocne, których nie stać na to, żeby w sądach walczyć. Życzę Panu dużo siły, wytrwałości, darów Ducha Świętego przede wszystkim, daru męstwa, żeby Pan miał siłę iść dalej tą drogą. Niech Pan Bóg błogosławi na każdy dzień pracy. Wszystkiego dobrego życzę. Dużo błogosławieństwa!